Grzegorz, to dzisiejsze tutaj bieganie, to co to jest? A dzisiaj akurat trening przed sezonem. Rozpoczynamy za 2 tygodnie Mistrzostwami Czech w biatlonie letnim na nartorolkach. Następnie tydzień później biatlon letni w Dusznikach Zdroju. I tydzień po tych zawodach znowu w Dusznikach Zdroju biatlon letni na nartorolkach, Mistrzostwa Polski również. Tak widzę, że postawiłeś na te bieganie narciarskie. A postawiłem na biatlon. To, co ty tutaj dzisiaj biegasz, to co to jest? Jakieś takie dla ciebie, musisz to wykonać w danym dniu? Tak, mam rozpisany cały plan w trakcie okresu przygotowawczego przez trenera, no i trzeba się pilnować tego planu. Nie jest łatwe takie treningi w tej pandemii? No nie, dużo wyjazdów nam przepadło przez pandemię, no i niestety trzeba trenować jak się może. Jakieś osiągnięcia twoje, sukcesy w tej dyscyplinie sportu? Udział na Mistrzostwach Świata Juniorów, udział na EOF-ach w Sarajewie, no i także medale Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Ja tak zapytam się, znam cię od takiego malutkiego, jak to się mówi, chłopczyka i teraz ty już wyrosłeś na troszkę na mężczyznę. Stawiasz na ten sport i chcesz żyć z tym sportem? Tak. To nie to, że to po mamie, czy tam ty gdzieś zapatrzyłeś się, nawzoruje się na kimś? No wiadomo, każdy ma swojego idola. Moim jest Martin Fourcade, francuski biatlonista, w tym roku skończył karierę. No ale wiadomo, po mamie. Czego by ci życzyć? Sukcesów, no i zdrowia przede wszystkim. Thank you.